Hello, witam was w odcinku. I zagramy sobie Vi. Ogólnie to nie jest taka Vi zwyczajna. Robimy Vi pod damage. Chcemy jak najwięcej zadać. Będziemy one-shotowali takiego Jhina na przykład. Jak go zrobimy na Erkę, to raczej już jest martwy. Więc ja bym mógł nagrać taki lekki tutorial. Jak się wychodzi na przykład z Golda taką Vi, jeśli ją pikniesz, to jest żaden problem, łatwo wygrać gierkę. Zwłaszcza takim tym kompem. Mamy tanka, mamy tutaj tego Ghostka, to jest tak zwany Władimir, który będzie się leczył, ale raczej będzie miał ciężko na tą Syrę, tak myślę. Ja na Mastera będę miał w miarę lekko. Po pierwszym itemie, jak złożę go szybciej niż on, to będę miał bardzo łatwo. Ten bot też ma całkiem spoko. O ile nie będzie dawał się grabować. Także ogólnie zaczynamy z E w dżungli. Ja nie wiem, dlaczego wziąłem Q. Nie mam pojęcia dlaczego. Ale dobra, ty to mniejsza. I tak to zrobimy. Pamiętajcie ogólnie o tej pasywce, nie? Jeśli na przykład ja bym na drugi level wziął W, to po trzech autosach twoja pasywka się jakby skraca po co dwie sekundy, tak? Więc masz dosyć szybko tą tarczę. Nie tak jak teraz, 15 sekund. Ja wam to zaraz wszystko pokażę. Tak żebyście mieli jasność, o co tu chodzi. Dobra. Ogólnie kampy szybciej się czyści, jak zabijasz te mniejsze. To jest wiadome. Zabijasz mniejsze, to szybciej to wyczyścisz. Zwłaszcza na Kaziku w dżungli. Kazik. Taka postać, która na pasywce ma odizolowanie, więc na nim musisz wyczyścić jako pierwsze te mniejsze potworki. Wtedy masz kampy znacznie szybciej. Widzicie? Jest 8 sekund i 3 sekundy. Dostajesz shielda. Także to jest bardzo, bardzo fajna opcja. First blood, ale dobra. Ona zabiła, nie jest najgorzej. Ogólnie w Vi zazwyczaj robię full cleara. To jest bardzo fajne. Chyba jest fajną postacią do full clearowania. Też możesz robić tak, że na drugim levelu możesz od razu gankować. Masz Q, masz E, więc tu też jest całkiem spoko opcja na ganka. I ogólnie tak, idziemy na topa, bo ona flashuje do niego. Ogólnie sztuczka. Ona nie ma flasha, więc możemy ją zabić za 5 sekund. Nic, jest git. Ja przeżyję, spokojnie. Teraz chcemy się cofnąć, bo master jest tutaj. Żeby nie było niedomówień. Nie chcemy zginąć. Ogólnie na mastera możemy budować sobie to. To jest bardzo fajne. Stać nas od razu na dwa miecze, buty. Zmieniamy trinketa na orakla. Z oraklem jest łatwiej o ganka. Nie wiem dlaczego on został, ale on przeżyje. Przeżyje na spokojnie. Robimy grompa. Byśmy chcieli pójść od razu na bota, nie? Gank na bota, myślę, że będzie bardzo dobrą opcją. Tylko, że Morgana jest tak, Morgana jest na micie. Ten poszedł na topa, czyli on już się pewnie będzie wracał gdzieś tutaj w tę stronę, ten master. Może zróbmy jeszcze wilki. Tam jest ward. Zróbmy wilki i pójdziemy na bota.
Też jest opcja. Ogólnie powinienem zachować te swoje jedno E. Dostać tego shielda, ale minionki już tak nic nie biją praktycznie, więc żadnego warda nie ma. Jest tylko tutaj i tutaj. Idę. Niech oni to reszują. Ej. Właśnie to jest takie słabe trochę, bo ja nie mam w ogóle followa, nie? To też nie jest fajne. Mówię, jak twoja drużyna od razu reaguje na twoje pingi, to jest inaczej. Nic się cofnął. Nie wiadomo dlaczego. Może zajdźmy jeszcze raz tego bota. Nie, jednak nie zejdziemy. Może mi dam? Aha. To muszę ją pushować. On sobie to weźmie. Możemy zrobić... W sumie smoka byśmy mogli zrobić. Tylko że to też jest osłabienie, bo... Organy nie ma, ona dopiero idzie. Master już wstaje. Ja nie spodziewałem się totalnie, że ona to zrobi. Nie pamiętajcie o tym minionie. On po każdym auto się bije dwa razy w kampę. Więc to jest bardzo fajna opcja, żeby to wykorzystywać w 100%. Ja może tego nie robię. No ale jak się nauczycie, to jest... To jest bardzo fajnie wykorzystać. Dobra, spokojnie. Nie wiem, miniony mnie. Chciałem, że go zaatakuję. O Jezu, nie pinguj. Wow, za niego było 600 golda. Się podoba. Moi teammate byli bardzo... bardzo zdesperowani, żeby zaczęli pingować, żeby go zabił jak najszybciej. Ucięło asystę. Ale asystę utrzymuje się też 20 sekund. Coś koło tego. On... Master jest na Heraldzie, tak? I on darmowego smoka. To jest bardzo fajny smok. Tylko jakby on przyszedł tam sprawdzić, to też byłoby fajnie. Wisiał Heralda. Ładnie jest. No umarł. Albo i nie umarł. Super mu to wyszło. Podnieśmy morale w naszej drużynie. Mamy smoka, on wziął Heralda. Jest naprawdę bardzo dobrze się zapowiada. Ja tutaj ubiję tego kraba. Dużego kraba. Może nawet leczymy się, pójdziemy na mida. Tylko że ona już wie, że ja pewnie do niego przyjdę. Musiałem to rykować. Na wajer brat potrzebujesz killi, więc musisz brać, musisz to brać. Wiadomo, że my chcemy być potężni. My to wykorzystamy. Nie chcemy z tego golda. Za to oddamy mu tego golda, my wzięliśmy killa. Więc jest całkiem sprawiedliwie. Ten wziął mi reda? Nie wziął mi reda. Mówię, mamy już 3-0. Mamy już item. Także my możemy iść sobie po prostu do jego dżungli. Przeżyje? Tak, on nawet zabije. Jednak nie zabiję. Dobra, tam nie idziemy. Cofniemy się, kupimy najpierw itema.
72 farmy. Przyznaję mu, może lepiej farbi, ale oczywiście jestem potężniejszym dżunglerem. Idziemy teraz pomóc Nomidom. Przynajmniej tego ekspa zgarniemy. Dajcie, że jest bardzo ważny experience. Doświadczenie. Potrzebujesz tego doświadczenia zbierać jak najwięcej. Fajnie jakby ona tego plate jeszcze straciła. Ja to bym się cieszył. Straciła tego plate'a. Więc to mi się podoba. Nie ma dodatkowego golda. To jest to, co chcieliśmy osiągnąć. On jest tutaj, tak? Możemy zejść mi, da? Że tego warda nie ma. Ciekawe, czy jestem miniony w jego dżungli. Nie ma. Wielka szkoda. Jest grąpik. Już my to przygarniemy. My to nie musimy mieć nawet bać, bo jesteśmy po prostu od niego silniejsi. On tu przyjdzie. Jego wilki wstały właśnie w tym momencie i my pójdziemy je zrobić. Weźmiemy te wilczury. Możecie też zostawiać mu jednego kampa, w sensie tego minionka, żeby on po prostu później kampo mu się odnowiło. Co on robi? Master jest na bocie. Ok. Pamiętajcie, żeby wykorzystywać te combo z flashem i skół. To jest bardzo przyjemne. Może weźmiemy jeszcze plate'a. Umrzemy mu. Master już pewnie do nas idzie. Towera raczej na pewno nie weźmiemy. Jego blue. Jego plus stało właśnie w tym momencie. Także my je oczywiście przygarniemy. Jak on nie będzie miał itema, tutaj przyjdzie, no raczej będzie martwy. Jest tak, minuta do Drake'a ogólnie. Więc my się chcemy cofnąć, kupić buty. I jako następny item chcemy SS Rivera. Czyli złodzieja dusz. Shina kupujemy oczywiście. Także mamy już Power Spike'a, całkiem mocnego, w przeciwieństwie do tego Masterka. Mamy 4-0 też. Master ogólnie nie pilnuje timingów. Oj, Grompa nie ma. Chciałem Grompa najpierw zrobić. Weźmiemy, przytulimy tego smoka. Jest za darmo znowu. Master nie wiadomo, co lub poszedł zgankować topa. Dobra. Nie wiem, dlaczego ona mi nie pomogła. Nie rozumiem tego. Jest właśnie Griffin Kukurczaki. Mega teammate'a, jakby on podszedł na zasięg autosów, nie walił tej bezsensownej erki, to byśmy to zrobili normalnie. No ale... Tak to jest, noby w teamie. Tak jak zawsze. Nie możesz mieć normalnych ludzi, zawsze dostajesz jakichś sztanów. Ale przynajmniej... Idioci po drugiej stronie są lepsi. Ona to wzięła, a Master do niej idzie. W sumie nie wiem też, czy po prostu z green, z zielonym kryształem nie grałoby się lepiej.
No właśnie, to jest master z jednym itemem. Będziemy mieli Elcet Rivera, to będzie znacznie łatwiej. Robimy Heralda. Bo do tego chcemy Reda, bo chcemy się też uleczyć. Oni puszują mida. Dobra. Mam nadzieję, że zrobię tego Heralda. Tu nikt nie przyjdzie. Trzeba tu zgowiają, nie? Trzeba to wykorzystywać, jak tylko się pojawi. Nie było lepiej. Szybko schodzi. 2200. Trzeba jeszcze trochę golda. Tutaj takie buty, że ona ma wizję, tak? Dzięki za pomoc. Nie puszczamy Heralda. No to na razie jest twistowanie tej przewagi. Trzeba iść na bota. Trzeba zabić tego Gina, bo on ma 600 golda na sobie. My golda lubimy jak najbardziej. Chodź Keltin. Co on ma? Tego samego itema co ja. Nie wiem, ta Keltin jest naprawdę upo. Chodź tu! Boże! No, powiem tak. Niepotrzebnie. Mogę brać tego kilo. Tego to już wezmę. Oczywiście chcemy kilo. Musi być znacznie potężniejszy od tego mastera, żeby w razie czego móc go po prostu skancelować, nie? I to jest odpowiedni moment na Heralda. Nie wiem też dlaczego oni, nie wiem, ten bot tak nieumiejętnie gra, oni jak słabo to grają. Ten teraz idzie na bota, nie wiadomo celu. Zamiast mi pomóc puszować. Okej, okay, odpalił R-kę. Nie widzicie. Szybko idzie. Ja chcę uciec stąd. Ich tam za dużo jest. Uciekamy stąd. Musimy już Heralda puścić. 68 sekund. Puśćmy go tutaj. Myślę, że to nie jest rejestrowanie. Dobra, cofniemy się, idziemy od razu na smoka. To jest Infernal, to jest bardzo ważne. SS River. Jeśli mają tanka w drużynie, póki co średnio mają z tymi tankami, możemy zbudować Lorda Dominika. Wtedy to bardzo łatwo kasujemy. Albo też Black Cleavera, to też jest opcja. Też jak mają dużego heala, możemy dodać anti-heala. Ale w tym wypadku myślę, że kolekcjoner jest bardzo dobrą opcją, nie? Kolekcjoner będzie idealny do one-shotowania ich wszystkich. Wszyscy spadają na combo. Kolekcjonerem. Robię blue. Aha. To oni tak potrafią?
Okej, super. To, no też ja nie trafiłem za bardzo. No nie mam tyle damage'u jeszcze. Jak kolekcjonera już skończonego odrobiłbym go. Na takim no... No dobrze, przynajmniej chciałem go odciągnąć od mojej drużyny. Ale widzę, no... Gertin to jest totalny cymbał. No dobrze, że raportuję na zagryfing. Nie wiem, grać nie umiem. Ktoś się po prostu... Dziwnie to robi. Może oni nawet pójdą barona, ale szybko coś za szybko kurczę to robią, nie? Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to... niesmoczony jestem lekko, że nie potrafią tak szybko wybombić te obiektywy. Ogólnie trzeba lepiej farmić, nie? Im więcej farmisz, tym masz więcej doświadczenia, wyższy level. Dobra, teraz idziemy na Reda. Co on tak mało bije? Ten miniony. Bardzo mało. Ten minionek. Bardzo nie miałem, jest na bocie. Ja resztę mogę na solo zrobić. Nie ma żadnego problemu. Szukam ghostka w dżungli. Gdzieś to musi być. Oni są na bocie. Fajnie jakbyśmy to zrobili. Wyjdź z tej strony, tu! No może ogólnie na Caitlyn możesz być stąd, nie? Właśnie to jest taki champion, w którym masz dużo zasięgu. To trzeba wykorzystywać. Co moglibyśmy jeszcze kupić? Oprócz tego. Retro maila. Dawaj, no pchaj to. Jezusie. Ale oni są naprawdę specjalni. Nie ma. Jest ich shutdownik. Dla Szypuncia. Szypuncie tu rządzi. Oni poszli na bota. Na topa. Dobra. Fajny byłby push z tego bota. Będziemy asekurować gostka. Ciekawa opcja. Mógłbym się cofnąć. No, też jest smok. Weźmy tą kampę. Idźmy na smoka. Zróbmy zakupy. Lorda, Hextecha. Zobaczmy, co mamy jeszcze dostępnego. Mamy jeszcze i tak 30 sekund do tego smoka. Możemy iść pod Dead Dance'a. Też bardzo fajna opcja. Chyba tak zrobimy. Dead Dance będzie najlepszy. Tutaj. Nikt mnie nie zonshotuje, jak dostanę stuna. Wow, ale tutaj grubo się zrobiło. Takim ciekawie.
Dobra. Double kill. Kayle zrobiła damage. Ten bot jest totalnie useless. Nie wiem, to Caitlyn chyba trolluje, myślę. Zróbcie smoka, nie wiem, oni biegną jak kołki takie. Balne. Kasztani. Kasztani. Dziwne. Ogólnie w rogu widzicie Spotify, ale ja zawsze na streamie mam włączonego, no ale jak jest filmik na YouTube, to niestety nie mogę tego mieć. Niestety zostałbym banable. Zostałbym wyeksmitowany. Za takie dźwięki, jakie są na streamach. Mam mniej farmy. Mamy 13 kili. Robimy głupie błędy. Powinniśmy grać lepiej. Farmimy się. Potrzebujemy farmy. Kolekcjoner ładnie tutaj nam pomaga w czyszczeniu tej dżungli. Ogólnie my jako Vi chcemy wchodzić na plecy. Jak na przykład była w tym ostatnim teamfajcie. Dzień został wyłapany, Syndra zabita. Byli bez szans. Jest jego red? Jest. On idzie na mojego, ja idę na jego. No i takie ładne chwile to mi się podobają. Bardzo fajne. Dobra, na dwóch nie dam rady. Nie złączę tu jego. Nie wiem dlaczego. Muszę mieć to. Jak będę miał to, to wtedy będzie łatwy one shot. Tak, będzie łatwy. Czy okej. Wilmal pancerzu. Gdzie on zniknął? Pokaż się. Pokazuj się. Czym jest? Teraz tak, wstaje baron. Możemy równie dobrze zrobić tak samo jak przednio, że ten baron zostanie zrobiony przez nas. Jest to króla dżungli, oczywiście. Ogólnie ten trailer tu widać, że robi bardzo dużo roboty. Także nie wiem dlaczego. Bardzo silny. I oni nam idzie. Aha. Jest i jasna kuracja tutaj. Oj, plecy. Uciekamy, uciekamy, nie mamy HP. Nas nie dogonią. Nas nie dogonią. Nie potrzebnie, żebym... Dziwnie, żebym to zrobił. Tak to będzie wyszło. Podałem flesza. To oczywiście został skutkowało nietrafieniem tego Q nawet. Miał tak wyjść. Pamiętajcie, żeby się cofać. Jak macie kogoś z tyłu, to... Ja żebym to za późno zrobił. Ale lepiej pomagać drużynie niż chodzić tak i zabijać jakieś randomowe kile. Lepszy jest pomoc. Master dopiero wstaje. Też wizja jest kluczem do zwycięstwa. Jak wypowiadają. Formacja jest kluczem do zwycięstwa. Smok, ta nie żyje. Dobra, Inferno, ale smok. Baron. 300 golda.
Na Amazonie? No nie ma Sony nawet. Mamy smartfon. R-kę masz bardzo szybko, co 36 sekund, więc... Aha. Też myślałem, że ona padła. Będzie tutaj? No nie, nie za bardzo. Nie dam się zbejtować na ten gówniany pomysł. Że pójdą na bota. Jeśli nie jest na bocie. Najważniejszy, myślę. Od razu możemy później barona zrobić. Ja już mam ogólnie itema, więc ja już mogę się iść po prostu. Mogę iść na shopping, Queen. Na co sobie jakąś tam kampę robi. Ja muszę się schować. Uciekam stąd. Ja zostawiam ją. Ona nie jest mi już tak potrzebna. Brana nie zrobią. To jest plus. Milano mnie wezmą, bo się mnie boją. Aha. Jednak robię barona, czy ja tam zdążę? Ciężka sytuacja. Wiem tak. No niestety, nie zdążyłem. Tu bańce. Za szybko to poszło. Szybko to zrobili strasznie. Tutaj ładnie poszło. Kitowiec. Mam kitowiec. Pewnie te E to masz co chwilę, nie? Więc może sobie. Co? 711. Ile on mi walnął? Ej, ja się tu nie bawię. Co jest z tym dżinem? Sporo trzasną. Ja nie powiem, że nie. Myślałem, że on jest ten sam, ten trash. O kurczę, ona freshnęła jeszcze. Grubo, nie? Jak oni teraz padną. No to. Tak to lekko przegrywamy. GIA będzie lepszy. GIA w takich sytuacjach jest super. Ja tam wbijam od razu w tego gostka. Bo raczej... Ty, skończą nas. Kurczaki! Zabiłem dwóch. Ale ja bym jej nie wybombił. Tak za dużo. Szkoda. Bot, nice. Szkoda, że ten... Better jungle win. Dobra. Szkoda. Wielka szkoda, że przegraliśmy grę, ale no... Bot, niestety... Okazał się lepszy, w przeciwnej drużynie wykrywał grę. Także no szkoda. Także dziękuję za tutorial. Szkoda, że przegraliśmy, ale... Fajny build na one shota. Ciężko przegrać, no ale... Ewidentnie da się przegrać. Jak masz taki zestim. Jak mi się trafiło.